Cześć, ja jestem CD, a przed wami 16 odcinek serii Zagrajmy w Lisa. Kontynuujemy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, czyli w momencie, gdy Brad zamienił się w potwora i zaczął zabijać swoją córkę. Tę. Córkę, która jest dzieckiem doktora Yado, jak się dowiedzieliśmy też na końcu gry. I była tutaj wrzucona do tego świata, żeby prowokować jakby wielkie wojny między facetami. Ale co tu mamy? Na początek zaczynamy jako Brad, który właśnie kogoś zamordował i niesie go w worku? Albo to po prostu worek pełen pomidorów i mu spadł na ziemię, dlatego tam troszeczkę czerwono się zrobiło. Miejmy nadzieję, że ta opcja jest bardziej prawdopodobna, chociaż tutaj za bardzo nie wiem, gdzie takie pomidory miałyby rosnąć. Buddy, obudź się. A? Dzisiaj jest dzień. Jeśli cokolwiek stanie się mi, potrzebuję, abyś była przygotowana. To nie będzie łatwe. Nauczysz ją sztuk walki, ale będzie walczyć z martwym gościem w worku? Czy coś innego w tym worku jest? Ale no ten worek będzie takim treningowym po prostu workiem chyba. Co się dzieje, Brad? Co jest w tym worku? Okej, okay. Więc będzie walczyć po prostu z martwym człowiekiem. Czy nie żyje? Nie. Jeszcze żyje. To okropny świat jest na zewnątrz. Ludzie zawsze będą próbowali cię krzywdzić. Żadne wymyślne ruchy dla ciebie. Potrzebujesz być silna, zdecydowana i zabójcza. To będzie najważniejsza lekcja, jaką mogę cię nauczyć. Musisz być w stanie odebrać komuś życie w mgnieniu oka. Wiem, że to będzie ciężkie, ale obiecuję. Co? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Co to kurczę jest? Dziewczyna? Jeśli chodzi o zabicie człowieka... Hej, co jest grane? Musisz być precyzyjna. Co ty robisz? Wbij ostrze mu prosto w szyję. Nie, co? Głęboko. Nie słuchaj go. Zakręć nim. On jest szalony. I wyciągnij ostrze. Hej! Zabij. Lub będziesz zabita. Zrób to teraz, buddy. Moja córka nie będzie słaba. Musisz być silna. Uwolnij się. Proszę. Dobrze. Następnym razem nie będzie związany. Lisa, pełna radości opowieść przed nami. Nie ma powodu, aby pokazywać to tobie. Pamiętaj umowę. On jest teraz mój od teraz. Nie chcę, aby twoi mali przyjaciele wchodzili mi w drogę. Cóż, nie mogę nic obiecywać. Moje metody nie działają na nich wszystkich. Ten Rando, czy on jest okej? Czy on będzie w stanie ją ochronić? Jeśli tak się tym martwisz, dlaczego sam się tym nie zajmiesz? Czy jesteś zbyt przerażony? Jesteś starym, słabym człowiekiem? Po prostu idź i się zajmij tym swoim małym pupilem. Jasne. I słuchaj. Od tego momentu między nami koniec. Ty nie będziesz wchodził mi w drogę, a ja nie będę tobie. Cokolwiek. Jeśli wejdziesz mi w drogę, pokażę ci, jak słaby jestem. Lisa. Śpimy właśnie. Okej, udało nam się obudzić w czasie walki, gdy Brad nas atakuje. Możemy uderzyć. Zobaczmy naszą umiejętność. Też możemy uderzyć. I tutaj, no żadnych tutaj armstrongowych stylów nie mamy. Kombinacji. Po prostu.
teraz to jest jedyne, co więcej możemy zrobić. Zdecydowany. Tutaj. Wrażenie, zdjęcie. Brat płacze. Mieliśmy mówione wcześniej, że sposób, w jaki działają te pory radości, jest taki, że obierają jedne swoje pragnienie i do niego za wszelką cenę dążą i... Cóż... Pragnieniem Brada od zawsze było, żeby uratować Buddy przed wszystkim złem, aczkolwiek teraz... Już za bardzo... No tego nie ma jak robić, gdy całkowicie został zamieniony... Przez te... No, przez tą radość... I przez całą grę się trzymał, ale później ta ostateczne cierpienie, gdy robił wszystko i został odrzucony, pewnie jakoś przyspieszyło ten jego proces, mimo że radości tyle czasu nie brał. Hej. Odsuń się. I Buzz powraca tutaj. Mówiłem ci coś o tych tabletkach, ale wciąż twoja ciekawość tutaj cię kusi do tego. Ja... To nieważne. Brat idzie ze mną. Dlaczego w ogóle to mu robisz? Spójrz na niego. Mała. Jesteś teraz wolna. Niezdrowe jest tak myśleć o przyszłości. Zaufaj mi, jeśli o to chodzi. Inaczej skończysz jako szalona osoba. Aha. No właśnie, tutaj Bazę. Strasznie Brada nienawidzi od początku i... Było mniej więcej powiedziane, dlaczego... Znaczy... Kilka takich dialogów między nimi sugerowało jakby, że tutaj Bazę też Brada nienawidzi za to, że Brad, no, nie uratował swojej siostry. I... No... Nie wiem, czy to jest dobry powód, ale... Nie wiem, czy też mam rację. Nie skrzywdzisz... Nie. Nie, nie chcę skrzywdzić ciebie, ja nigdy nie chciałem. Lecz nie miej złudzeń. Jeśli kiedyś ci się noga pośliźnie, ten świat rozerwie cię na strzępy. Witaj w piekle, słońce. No, wychodzimy sami w tym miejscu i... Chyba udajemy się na wschód. Zobaczmy, jak to wygląda z naszymi rzeczami. Bandaże, kwiatek... Tyle. No jakoś się tutaj trzymamy, wszędzie są te maski Rando właśnie. Ale Rando niestety już nie ma. Też, no to co na końcu gry się stało, o w ogóle. Tutaj jest sterta czerwonych masek. Właśnie Rando. Na końcu jako brat tam wymordowaliśmy całą tą armię Rando i samego Rando, który był synem Brada. Więc takie mówienie, że tutaj Brad był taką super świętą osobą, może nie za bardzo było na miejscu. Ale już po tym wszystkim, co przeszedł, żeby uratować właśnie tutaj, no, Buddy, czy Nancy. No, nie mógł za bardzo się zatrzymać chyba. Nie jestem pewny też, czy od razu Brad wiedział, kim jest Rando, czy dopiero później to odkrył, że to był jego syn. Ale... No, stał się na końcu żądnym krwi, potworem, ale cały czas jego motywacją było uratowanie tutaj Buddy, więc... trudna dosyć sytuacja. Możemy tutaj biegać i skakać. Przytrzymaj shift, żeby biegać. I gdy biegniesz, możesz tutaj zrobić duże skoki. Ale uważaj, gdy będziesz starsza, to będzie trudniejsze. Uważaj na kolana. Cash money, Terionaire. Więc możemy biegać, dzięki czemu możemy przeskakiwać większe odległości. Jak zwykle, gameplay tutaj zaskakuje. Patrzcie wszyscy! Co tu mamy? To dziewczyna! Jest sama, przecież nic nam nie zrobi złego. To wspaniała Buddy! Często mnie ciekawiło, na co jest większa szansa? Zobaczyć twoją śliczną małą twarzyczkę? Czy spłacić moje długi? Ha! Widzicie, przyjaciele? Warto było czekać. Jak tatuś zawsze mówił, jeśli chodzi o królewski bufet, nie ma nic złego w zjadaniu pozostałości tego, co na stole jest. Szczególnie, gdy pozostałości są takie smaczne. Ha. Okej. Okay. Wystarczy żartów. Złapcie to prestiżowe mięcho. Przestańcie. A? Buzz? Rando. Żyjesz, no tak.
Zostawcie ją. Proszę. O kurczę! Czy to nie jest ten Randall, który niczego się nie boi? Czy on błaga nas, żebyśmy przestali? Ha! Co za żart! Jak tatuś zawsze mówił, jesteś tylko tak dobry, jak jesteś dobry w swoje najgorsze dni. I pozwól, że ci powiem, to jest twój zły dzień, wielki chłopcze. Ha! On ma rację. Ja nie dam rady. Musimy uciekać. Nie tak szybko! To jest teraz świat Bolo. Nikt tutaj nie zatrzyma próby podbicia specjalnej okazji. Może jednak. O. Teraz. No, mutanty zwykle nie były tak ruchliwe. Jeden tylko ten przy górze ciał i ognistego duszka. Piotrek się chyba nazywał, nie pamiętam. Szybko, tutaj! Tam jak zeskoczył na nas, to zamordował od razu. Ten tutaj jest całkiem ruchliwy. Jeśli to będzie teraz norma w tym dalszym świecie, to będzie ciekawie. Wszystko w porządku? Oczywiście. Czy brat ci to zrobił? Nie martw się. Wszystko dobrze. Hej. Nie bądź zła na niego. On chciał tylko cię Błagam. Słyszałem to już wystarczająco. Ale... No, to jest trochę prawda. Sticky powiedział mi o tobie. A, Sticky. Nie skrzywdził cię, co? Oj, zaczynamy mówić identycznie po prostu, jak... No... Jak ojciec i syn, tak. Ufałem mu. Nie, on nigdy mnie nie skrzywdził. On powiedział mi po prostu dużo historii. I płakał dużo. Ale nigdy mnie nie dotknął. Rozumiem. Czy to ta bestia? Musimy iść. Cały czas jestem trochę słaby. Ja potrzebuję pomocy od przyjaciół. Buddy. Tak? Wiem, że właśnie się spotkaliśmy, ale chcę pokoju, chcę rozwoju. Tutaj mam już dosyć tego całego ciągłego rozlewu krwi. Rozumiesz, że bez kobiet my ludzie, no po prostu wszyscy wyginiemy. Rozumiem. Dobrze. Ja chcę naprawić ten świat, a tylko ty możesz to zrobić. Ale potrzebujesz pomocy. Muszę cię poprosić, żebyś mi w tym zaufała. Nie no, wiemy, kim jest tutaj Rando i... No, jest to najbardziej godna zaufania osoba, jaka pozostała na tym świecie, więc jasne. Dobrze. Rando jest pod kontrolą, czyli dołączył do nas. Również chciałem ci coś dać. Racja, Rando. Jeszcze to. Czerwona maska. Żeby teraz, no oczywiście... Nie mogli nas łatwo rozpoznać inni. Tak samo jak wcześniej nosiliśmy maskę od właśnie dzieciaka, jak brat wychowywał ją i zakładał jej maskę Buddy'ego. Fajne czasy były, co? Nie to, co te teraz wojny. Będzie to trzymało nas bezpiecznych, mam nadzieję. O, Rando, no hej. Możemy zapisać. Ile tylko chcemy razy. Nie będę tutaj na pewno ustawiał sobie żadnych tutaj bolesnych trybów, nawet jeśli takie są, a zapewne takich nie ma, bo to jest tak raczej stawiający dodatek na fabułę. Czy my się kiedyś nie widzieliśmy? Nie mogę z tobą pogadać. Cholera. To było ciężkie. Yo, a szef... Co? Patrz. Z czego chcecie? O, co jest grane? Rando! I mały kurcze Rando? Przepuśćcie mnie. Nie chcę żadnych kłopotów. A, twój głos. Nic dziwnego, że on nigdy nie mówił. Proszę. Przepuśćcie nas. Myślisz, że jestem kurczę głupi? Nie przeoczymy tutaj tego małego Rando na twoich plecach. Przestań tutaj nas oszukiwać. To dziewczyna, koledzy.
Dorwać ją. Wszyscy jak zawsze to samo. Mamy tutaj jakieś umiejętności trafienia kilku, nie za bardzo, ale miejmy nadzieję, że tutaj da radę rando to zrobić. No zaczynamy po prostu od tego dużego gościa, który wygląda bardzo podejrzanie, znaczy podobnie po prostu do jednego z przeciwników z wcześniej. Dropkick czasem nie był na wszystkich, nie, niestety. Oczywiście, no, nic dziwnego, że rando ma te same umiejętności co Brad. On jest z tej samej szkoły. Ze szkoły Brada. Czy rando tutaj jest nie do pokonania? No, nic mu praktycznie nie robią, więc tutaj, no zapewne jako buddy dużo nie zrobimy póki co. A całą walkę musimy tutaj jako rando wykonywać, więc... A, no niestety. Teraz buddy jest sparaliżowana. Chcemy ją uleczyć, ale niestety nie dam już radę. No cóż, na szczęście cały czas żyje, więc... No nie mam nic, co kilku atakuje, więc po prostu te kule ognia będę rzucał już, to jest taktyka od zawsze i... Będziemy musieli jakoś ich rozwalić. No, nie wiem, chyba dalej to samo, znaczy możemy wykonywać różne skille, więc to zawsze jest mocniejsza rzecz. Dajmy to WSS w takim razie, bo to robi... No, po prostu więcej obrażeń i tyle. O! Zacząłem atakować pierwszego, ale ja dobiłem jeszcze kolejnego. A potem wiedziałem, że tak się da. Nie wiem, czy tego nie było w normalnej grze, czy... Po prostu nigdy taka sytuacja nie była. No wygodniej jest wykorzystywać skille, a nie klikać, ale już. Trochę mogę się pobawić. Ledwo żywi już tu jesteście. Ja mam ogromną nadzieję, że to nie jest tak, że strasznie zepsułem, a... Znajdziemy zaraz jakiś obóz, który pozwoli nam... Tutaj co nieco odpocząć. No tutaj rando jest nie do trafienia. I myślę, że ciężko bardzo by było zrobić to inaczej. I uratować buddy. Chyba, że tych racji rando dał nam z 20. A w sumie nie zdziwiłbym się. Chociaż gdzie miałby on nosić je ze sobą? To było też całkiem dziwne. No rzucaj tą kulę ognia. I po wszystkim. Jasne. Proszę buddy, bądź ostrożna. Jednak muszę cię o coś zapytać. Gdzie nauczyłaś się walczyć? Od Brada. Nauczył mnie, jak się chronić. Co? On nigdy mi nic takiego nie pokazał. A. Chodźmy dalej. Jesteśmy prawie na miejscu. Ale nie do końca rozumiem, jak to ci nigdy nie pokazał. Przecież uczył cię walczyć w tej swojej szkole. Ale... Ciebie uczył walczyć tylko samoobroną, a buddy uczył walczyć, żeby mordowała za wszelką cenę. Bo oczywiście, no to nieco się pozmieniało, odkąd tutaj świat był jeszcze normalny, mimo że cały czas też trochę okrutny. A teraz, no, trzeba przeżyć, więc... Co jest? Lincoln, Cindy, Dice, Curry... Czy Carty? Larry? Cokolwiek? Mister Piękność? Vega Van Damme, Bav Van Dyke, Hans Tsunami, Hulk Hollywood. No Van Dyke i Tsunami chyba już widzieliśmy ich wcześniej w grze, nie pamiętam w sumie. To jest granica między wschodnim a zachodnim Olaf. Nazywa się Lista. Ci ludzie rządzą regionem Olaf w kolejności od góry do dołu. Oni rządzą terytoriami Olaf. A co z tobą? Nie widzę tutaj twojego imienia. Ja i moja armia zostajemy sami. Cóż, tak było przynajmniej. Ale czasy się chyba zmieniły. Teraz, gdy ty tu jesteś... Buddy? Wszystko okej? Tak, wybacz. Chodźmy. Jasne. No, jasne, że przekreślone osoby to te, które są martwe. I my teraz będziemy mordować resztę w imię pokoju? Nie wiem. Może nie. Jesteśmy na miejscu. Długa droga. I tylko buddy może tam się dostać. Znaczy, tam na samą górę nawet nie. Ale takie niektóre przepaści może przejść.
Podwójne chyba. Czy to, to ona? Kto tam? Hej! Wiele dni później. Co? Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli mu to powiedzieć. Nie. Musimy. To go zniszczy. Lepiej jakby nie wiedział. To nie ma znaczenia, on musi wiedzieć. Będzie wkurzony. To nie jest żadna gra. My próbujemy uratować świat. I trzymanie sekretów nie pomoże nikomu. Czy go to skrzywdzi, czy nie, on ma prawo wiedzieć. Teraz obudźcie go. W porządku. Rando. Rando. Obudź się. Ach. Dzięki Bogu, nareszcie. Co się z tobą stało? Ktoś ci ostro namieszał. Buddy? Jak co z nią... Cóż, wystrzałowa z niej dziewczyna, to na pewno. Bardzo silna dziewczyna. To dobrze. Ale musieliśmy ją ogłuszyć i związać. Co? Wy nie możecie tego jej robić. Co za wiadomość to wysyła? Rando, ona rzucała się tak bardzo. Była bardzo agresywna. Ona nie jest więźniem. Ona jest naszą przyszłością, a nie niewolnikiem. To nie wszystko. Dale nie żyje. Zabiliśmy go. Co? Gdy ona była związana, on... Ach, oczywiście. To nie było nic poważnego, ale on... Hej. Nie ruszaj się. Naprawdę jesteś w beznadziejnym stanie. Twoje rany cały czas krwawią. Z drogi. Rando, przestań. Naprawimy to. Proszę, po prostu spróbuj odpocząć. Potrzebujemy cię, abyś był w dobrym stanie, wiesz to. Rando, błagam. Rando. Hello? Zemdlał. O nie. Pozwólmy mu odpocząć. Teraz my możemy spróbować naprawić rzeczy z tą dziewczyną. Buddy. No chodźmy. Już tak się okropnie trzymamy. No oczywiście tak wyglądamy od zawsze tutaj. Znaczy może nie aż tak źle, ale... Znaczy od zawsze, odkąd... Baz właśnie nam głowę rozciął. Rando. Dzięki Bogu wszystko w porządku. Nie żyją. Oczywiście, że nie żyją. Grubas dał radę uciec. Czy zrobili ci coś? Skrzywdzili cię? Związali mnie i zamknęli w tym pokoju. To wszystko. Mówiłem ci. To jest coś, co wszyscy ludzie chcą mi zrobić. Nienawidzę tego. Nie chcę być zamknięta w taki sposób. Czy znałeś tych ludzi? Twoi przyjaciele, o których mówiłeś? Nie. Nie znałem ich. Nie martwmy się już moimi przyjaciółmi. My po prostu musimy się teraz martwić o ciebie. Cieszę się, że cię nie skrzywdzili. Tak. Ale cały czas jesteś w beznadziejnym stanie. Możemy tu odpocząć, będzie lepiej. Wtedy będziemy mogli zabrać się do roboty. Jakiej roboty? Na razie odpocznijmy. Ponieważ niedługo oni wszyscy będą wiedzieć, z kim zadzierają. Teraz jesteśmy właśnie bazem małym. No, albo tym całym gościu z Serenką, ale raczej jest to baz. No bo nie no, tamten z taką czachą uchodził i tak dalej. Ale właśnie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą teraz chyba odkrywamy. Co się stało więcej? Gotowy, żeby się pobawić? Okej, okay, więc... To jest baz, który idzie do ulicy, ale teraz nagle jest baz. Co? Co się dzieje? A. Więc to się śniło dla baza. Który trzyma teraz bradę? No, okay. No właśnie, no to wyjaśnię mniej więcej. Gotowy iść, buddy? Co robimy? No śniło się dla baza, co faktycznie pokazuje, że
jakoś Lisę on znał i dlatego też tak nienawidzi Brada chyba. Co się dzieje? Co robimy? Już mam dość tutaj grania w gierki. Ta lista... Wiem, co muszę zrobić, czyli jednak... Jestem silna, nie boję się. Jestem jedyna w swoim rodzaju. Chcę rządzić Olaf. Co? Chcę, żeby moje imię było na górze listy. Wszyscy muszą się mnie obawiać, wszyscy inni muszą zginąć. Co? Ale... Patrz, co się stało? Twoja twarz, te wszystkie blizny na twoim ciele. Robienie czegoś takiego sprawi, że będzie tylko gorzej i gorzej z tobą. Lub że zostaniesz zabita. Czy życie w klatce jest lepsze? To nie jest ból. Moje ciało, ja nic nie czuję. Co moja głowa, moje serce? To jest, co boli. To jest, czego chcę. Nie. Jesteś przyszłością, nie możemy ryzykować. Zachowujesz się strasznie szalenie. Rando. Zaczynasz przypominać mi co nieco o innych ludziach. Ludziach, którzy zostali przeze mnie zabici. Lub przy mnie zabici. Buddy. Możesz albo siedzieć z tyłu, albo patrzeć jak to robię. Lub się do mnie dołączyć. Ale mnie nie zatrzymasz. Co się z tobą dzieje? Wchodzisz w to? Czy... nie? Rando dołączył. No, zamieniamy się właśnie tutaj w całkowitego potwora. Buddy, jesteś tego pewna? Czy przystaniesz? Ufam ci, a przez ciebie wpadliśmy w zasadzkę. Teraz to moja tura. Ty będziesz musiał mi zaufać. Okej. Jeśli chcesz odpocząć, możesz tu bezpiecznie. Będę tutaj pilnował tego. Nie musisz się martwić. No, jasne. Musimy teraz to zrobić, bo trochę jesteśmy trochę niezdatni do walki. No i możemy dalej podróżować. No, teraz jesteśmy całkowicie po innej części całego świata. Wcześniej właśnie po zachodniej części Olaf zwiedzaliśmy, tak? I teraz ciągle z czasem gry szliśmy na wschód, no i teraz jeszcze bardziej w tą stronę idziemy. Oczywiście zapisujemy podpowiedź. Tutaj bycie śpiącym, upewnij się, że tutaj odpoczywasz, inaczej będziesz zmęczony. Odpoczywaj przy tutaj obozach, ogniskach. Pillow talking, Terry. Dobrze, Terry. Lardy. Witaj. Nie mogę z tobą pogadać? Czy ty zaraz na mnie napadniesz? Tak się domyślam. W porządku, zabierzmy tą dostawę do Lardiego. Robi się, słodki chłopcze. Ok, nie. Łarra! No, tutaj po prostu mordujemy. Nie wiem, czemu wy tak w takich pozach jesteście. To ja na was napadam, a nie wy na mnie. Chyba, że nie wiem, liczycie na to, że odlecicie stąd, uciekniecie. Nie ma tak dobrze, no cóż, bijemy po prostu. Rando. No, może to powalić kogoś, czy nie? Nie jestem pewny, czy dropkick może sprawić, że przeciwnik będzie powalony. Chyba nie. Udało się uniknąć. No dalej, tutaj niestety Rando stracił swoje punkty skilla i odpoczywając przy ognisku. Jakie były kombinacje? WSD? Nie. WSD to była kombinacja chyba Brada. Z tego co kojarzę. Ale nie tutaj, no właśnie, Rando pilnował Buddy, więc on odpocząć nie miał jak. Tutaj. No zróbmy to uderzenie po prostu mocne. I jak to było z tym skillem? WSS w tym wypadku. Niech będzie. WSS. No tutaj raczej nie będę używał zawsze umiejętności, a po prostu skilli. Co by wygodniej było. Czy ja dobrze widzę, że tutaj jest taka mechanika jak z Paper Mario albo z South Parka Stick of Truth? Że jeśli zrobimy jeszcze atak w czasie, gdy... No jest taki quick time event jakby, czy to po prostu nowy rodzaj animacji? Będę musiał się temu przyjrzeć. WSS. Właśnie jak Buddy teraz atakuje, to robi się takie kółko i później mamy uderzyć coś? Ale nie wiem, jaki przycisk ma wtedy uderzyć. Nie było to chyba nigdzie mówione. A chciałbym to wiedzieć. Rób tą kulę ognia.
odpalone, ale jest odporny na ogień. No właśnie. Jest tam jakiś chyba quick time event, ale nie wiem jak, na czym to polega. Zjedzmy sobie te racje rando. Mam nadzieję, że jako pierwsi się ruszymy. Trzymaj lekkie uderzenie. 125. Pełne zdrowie to nam przywraca, niestety niepełne punkty technik. Więc... no, techniki działają inaczej. One mamy zawsze praktycznie nieskończone. Ja, więc spoko. Za każdym razem, gdy pojawia się to hit, no to próbuję jakiś przycisk nacisnąć, ale... nie wiem jaki. Może się to gdzieś wyświetla? No, teraz nie zrobimy żadnego specjalnego ataku. Spację! Spację trzeba nacisnąć i wtedy robimy specjalny atak, okej. Myślałem, że bardziej to będzie wsadem, jak to większość ataków, albo enter. Znaczy, w takiej kolejności to próbowałem. Sporo rzeczy dostajemy. Żaden problem, koledzy. Tylko powiedzcie mi, co tu mieliśmy. Możemy używać ciężarówki, żeby nie ujeździć. Sami będziemy walczyć, czy nie? Powiedz mi, Rando, czy ty potrafisz ciężarówką walnąć? Potrafisz, Rando? Ciężarówką walnąć nie potrafisz! Żaden z ciebie, Tardy, Fardy... nie pamiętam, jak trzeci się nazywał. Zwyczajnie pobijemy ciebie. 370. Jakieś po prostu różne klawisze, bo to jest i tak całkiem mocne. Techniki nam się ładują. Pierwszy raz możemy dłużej posłuchać tego utworu. Dobra, naciskamy spację, gdy teraz to się ruszy. Spacja! Trzeba nieco wcześniej, czy bardzo blisko? Bo to było bardzo bliskie tego, ale nieco za późno. Jeszcze raz, dajcie mi szansę, ja to kiedyś zrobię odpowiednio. Buddy? Aha, teraz się nie dało, więc może tylko przy wykonywaniu jakichś skillów i niektórych ataków się da. Rozwalony, nie będziesz tutaj na mnie napadał. Nie widzisz, jak na kogo napadasz? Ktoś z taką maską tutaj nie będzie. No łatwo do ciebie podchodził. I... no wszyscy tak, nie wiem co wy sobie myślicie. Też masz jakiś, udajesz jednorożca, tak jak Buddy, ale no... a maski świetnej nie masz. Wszyscy w takich pozach, no bo akurat oni lecą tak, z góry na nas napadają, więc to akurat ma trochę sensu. Rando, wiesz co? Weź sobie te racje. Albo rzuć w niego, nie będziemy rzucać butelką. Nie będziemy nic robić, po prostu zwyczajnie atakujemy, bo to wciąż jest całkiem mocne. Oni nie są zbyt mocnymi przeciwnikami. Możesz ty zginąć w końcu? Możesz, dzięki. Spotkam się z niebem w końcu, a. Faktycznie marzysz o byciu ptakiem. Nie mogę tutaj z ciężarówką sterować. Jechać w prawo nawet. Sam tutaj jedzie do jaskini ciężarówką, no bo czemu nie? No tam ktoś był, ale nic z nim nie mogliśmy zrobić. No cześć! Ty wydajesz się całkiem mocny. Więc ja bym tutaj zaczął od racji Rando dla Buddy. I Rando, dla ciebie też bym coś takiego dał, albo nie, mogę cofnąć. Tutaj dam po prostu coś, co nam nas leczy do pełna, bo nam punkty skilla nie są potrzebne. A jako Rando wezmę sobie tutaj właśnie rację, żeby te punkty skilla mi powróciły. Bo to zawsze wygodniej będzie się walczyć, tak? Goście z bronią palną zwykle w tej grze byli naprawdę mocni, ale zaraz, chwila. Nie wiem, o co chodzi z tymi kombinacjami. Raz mi się udało, a teraz nawet to kółko nie zjeżdża do naciśnięcia. Więc nie mam pojęcia, jak to zrobić. No, ładujmy sobie dalej te punkty technik. Tutaj WSS jest twoją techniką. WSS. No, zdecydowanie jesteśmy mocniejsi, gdy teraz jako Rando możemy normalnie atakować, więc... jeszcze nie teraz, dobra. Tu jest zaatakuj normalnie. A ja jestem gotowy. Za późno, więc muszę chwilę przed tym, jak dojeżdżę do tego, nacisnąć. Mam nadzieję, że będę mógł powrócić do tamtego miasteczka, bo wszystkiego tam wcześniej nie sprawdziłem. Zupa gotowa! Co? Co?
myślałem, że będzie dłużej, bo dla tego utworu muzycznego możecie dziękować za w ogóle tą serię, bo tak kiedyś przypadkiem go usłyszałem i następnego dnia nagrywałem serię z Lisy. Więc też dałem wam go posłuchać teraz. Czyżby paliwo się skończyło? Możemy teraz podróżować gdzie chcemy, szybką podróżą, miło, że taką opcję cały czas mamy. Lardy jest tam dalej. Możemy w każdej chwili zawrócić, jeśli chcesz. Nie jest zbyt... Przestań. Idziemy do przodu. A, jesteś pewna? Ja tu mam kluczyki. Znaczy, ty masz, ale ja mam kluczyki do świata całego. Ja tu steruję wszystkim. Więc jak to wygląda ze sterowaniem? Mamy maskę, którą możemy zakładać lub nakładać. To ciekawe. Całkiem. Będziemy mogli też różne maski mieć, żeby na przykład ktoś nas nie atakował. Jak to wygląda? Aha, możemy do listy się cofnąć. No to na razie będę szedł dalej, aż znajdziemy sobie może kolejny punkt podróży szybkiej. No i teraz nie mamy rowera, ale możemy po prostu szybko biegać sobie. TNT od razu. Lardy. Czy jesteś Lardy? Co? Rando? Co ty? Kim jest ten mały gość? Co robicie? Odpowiadaj na moje pytanie teraz. Czy jesteś Lardy Hernandez? Ło, hej. Nie możesz do mnie tak mówić. Czy jesteś Lardy? Kim ty kurczę myślisz, że jesteś? Buddy, przestań. To on. Co jest? Mordujemy wszystkich, żeby stać się królem świata. To jest okropne, trochę, ale... No, zarazem trochę... Opa, fajne nawet. Więc, Buddy... Znowu nie trafiłem, dobra, to są trudniejsze quick time eventy niż się spodziewałem, niż jestem przyzwyczajony. Pięknie. Proszę mi tak nie przewracać drużynę. Co ty sobie myślisz? Twoi bracia już dawno nie żyją. Z tobą będzie zaraz tak samo. Znaczy, mam nadzieję, że nie zaraz, bo chcę jeszcze tego chwilę posłuchać. Nie! Tego się nie spodziewałem. Więc, Rando, tutaj WSS dajesz. Ale zaraz musimy nieco się przygotować. Buddy. Teraz musisz koniecznie sobie co nieco zjeść. Rando, ty jeszcze chwilę dasz radę. Możesz przestać? Strzelał bardzo długo, ale nie bardzo mocno. Ale wygląda jak mega. Czemu ty zaczynasz? Czemu ty jesteś szybszy ode mnie? Czy to jest fair? Pięknie. Albo nie. Cały czas na całego gramy. Zawsze jest takie dziwne uczucie, gdy właśnie w grach turowych przeciwnik ma pierwszy swoją turę przed graczem i jest właśnie szybszy, to no łapie często z zaskoczenia i jest takie dziwnie irytujące, bo w 95% walk w każdej grze turowej gracz zaczyna pierwszy i dlatego też jest to takie dziwne, gdy tak się nie dzieje. Moi bracia przyjdą. Ilu ty masz w ogóle braci? Lardy, Fardy, Tardy? A to nie wszyscy na pewno. Okej, dostaliśmy flash. Ciekawe co robi. Perfumę. Znaczy ciekawe jaki ma tego, ma to efekt. On był głównym dostawcą połowy wschodniej Olaf. Hernandez pomagał wielu ludziom, Buddy. Chodźmy. Co się z tobą stało? Dlaczego? Zamieniliśmy się w maszynę do zabijania i za wszelką cenę chcemy zamordować cały świat. I stać się królem świata. Tak. Się właśnie dzieje. Więc... No tu na prawo jeszcze mnie nie było, wcześniej poszedłem środkiem. Więc teraz czyżby mogę... Hej. Możesz odpocząć. Co to ma znaczyć? Nic. Droga potrafi być męcząca, to tyle. Okej, dobry pomysł.
Coś z ciebie wyrosło po prostu. Znaczy, no, no sytuacje miałaś dziwne całe życie, po prostu będąc jedyną kobietą na świecie. Na świecie Olaf, a nie na świecie całym. Może nie jest świat Olaf całym światem, ale to, to jest jeszcze ten. Lepiej nie zaśnij. Ufam ci. Przynajmniej tyle. Szczerze mówiąc, nie chciałem. Tutaj jakbym gra mi dała opcję, to pewnie bym nie odpoczywał. Ale właśnie. Hej. Buddy. Co? Myślałem tak sobie. Próbuję spać. Tak myślałem o tym, co ty w ogóle robisz tutaj. Czy nie lepiej byłoby robić coś innego? Moglibyśmy wybudować dom. Gdzieś bezpiecznie. To byłoby super. Mogłabyś się bawić, ile byś tylko chciała. Ja w ogóle z daleka od tego wszystkiego. To znaczy, no dzieci jak ty nie powinny żyć w taki sposób. Zanim pojawił się ten wielki błysk, dzieci po prostu bawiły się całymi dniami. Jeśli nie były męczone przez okrutnego ojca. Albo okrutnych kolegów, którzy ci nie odcinali twarzy. To bawili się, tak. W Olaf było pełno świetnych miejsc do zabawy. Ja nie miałem świetnego dzieciństwa, ale mimo wszystko pamiętam dobre czasy. Dziewczyna czy nie, to nie tak powinno wyglądać życie. To znaczy, to nie jest normalne. Rando. Ja zostałam urodzona w tym Olaf, a nie w tym miejscu, o którym ty mówisz. To jest moja norma. Nie jestem dzieckiem, a na pewno nie jestem jakimś głupim dzieciakiem. Teraz pozwól mi spać. Tak, aby jutro mieć dużo energii i wyjść się zabawić. Tak. Mamy fajną zabawę tutaj. Stać się królem świata i wymordować wszystkich innych władców. Fajnie. No to chodźmy na dalszą przygodę, a nawet biegnijmy, żeby przypadkiem nie wbiec we przepaść, chociaż to tutaj by nie było takie straszne. Aha. Wróciliśmy tutaj. Więc u Lardiego byliśmy i tu są po prostu takie drzwi prowadzące do różnych osób, które musimy wymordować. Co tam, Klego? Takie rzeczy to mnie nie interesują, wiesz. Chociaż może. No, może by mnie nawet interesowały. Mam dwa takie, trzy takie, żadnej coli. Ja bym sobie creamy cole kupił. Kokole? Czym jest kremowa cola? Perfumy? Nie, perfumy nie są potrzebne na razie. Znaczy, są potrzebne, ale mamy jedne. Tam z góry będzie trzeba wskoczyć. Kolejne drzwi. Co mamy na prawą stronę? Zacząłbym od tego miejsca, po prostu. Aha. Więc musimy zdobyć umiejętność większych skoków. Czyli być młodsi? To chyba się nie stanie. Tutaj, no, nie za bardzo mam co zrobić niestety. Następna jaskinia. Soundtrack w tej grze jest niesamowity. Już w oryginalnej dawał fantastyczny klimat i zawsze pasował do wszystkiego i był świetny po prostu. Takie dosyć nietypowe. Ale tutaj, na tych dwóch walkach ostatnich, to było cudne. Co się dzieje? Nie rozumiem. Co to jest? Czy to nie jest krab? Albo rak jakiś? No trochę tak to wygląda właśnie. Kolejna jaskinia. Zacznijmy od góry po prostu. Żeby się nie pogubić, no właśnie. Na górę tego budynku mogę wskoczyć, więc od tych dwóch budynków zacznę i potem pomyślę, co dalej. W budynkach raczej dużo nie będzie. Oni wszyscy stąd wypadli. Opuścili mnie i poszli walczyć. Dlaczego mnie opuścili? Bo poszli walczyć. Na szczęście, już wiem, jak się dostać do takich budynków. Miałem okazję się nauczyć. Jeszcze więcej. Miło. Aha! Dobra, więc ta jaskinia po prostu może nas tak doprowadzić do tego budynku i tyle. W porządku. Coś za kamieniem się chowa? Mam wrażenie, że przez całą grę był jeden kamień, za którym się coś chowało. Ale możliwe, że było widać, że za tym kamieniem coś się chowało i na przykład jak tutaj za trawą był jeden piksel innego koloru, co znaczy, że tam jakiś worek leży. Możliwe, że tak to było, ale wtedy wyglądało mi to jak normalny kamień, za którym coś było. Nie wiem, czy tak było. O co chodzi? Czego chcesz? Niczego nie chcę od ciebie. Ja tu nie piję. Wiesz, ile ja mam lat? Nie zapytasz mnie w ogóle o dowodzik czy coś? Ja tu cię podam do
różnych miejsc. Na przykład do nich. Cześć. Hej. Okej. No zapiszmy grę. Mogę zapisywać w nieskończoność, więc będę z tego korzystał. Jacy my szybcy jesteśmy w ogóle teraz cały czas. Nawet po linie schodzimy dwa razy szybciej niż brady. Więc tu też nic nie ma na razie. Ale później pewnie będzie taka jednostronna droga, gdzie będziemy mogli wrócić. Nie mam pojęcia. Jeszcze w dół po drabinie mogę uwierzyć, ale w górę tak naginamy po prostu szalenie. Chodźmy po nasz kolejny cel. Gość z wielkimi włosami. Z góry mam zaskoczyć? Nie? Nie? No ja widzę tam sekret, ale ja nie wiem jak go zdobyć ten sekret. Tutaj? Też nie tutaj, więc z drugiej strony będzie trzeba przejść. Pamiętajmy. Jest to drugie, trzecie, czwarte piętro. Czy coś? Nie żyje. No właśnie, jak Rando wtedy był, jakby się kliknęło na Rando, to nie pokazałoby się, że nie żyje na końcu gry jako bradę. Po tym jak Rando zabiliśmy, to nie wyświetlało się, że nie żyje, tak? Więc no właśnie żyje. Jest teraz z nami. A za to on też nie żyje, a on tutaj żyje, czymkolwiek on jest. Jest potworem żądnym mordowania. Trzymamy się ledwo, bo ledwo możemy tu pokazać naszego odciętego cyca, żeby wytrącić z równowagi. Super. Może nie będę tego nigdy używał. Na pewno nie na mutancie, bo to nie ma sensu. Trzymaj tutaj takiego dropkika póki co. Zapomniałem o tym. A to i tak było całkiem mocne. Sprawiasz, że płaczę, nie, czy ty sprawiasz, znaczy ja sprawiam, że ty płaczesz. Dobra, teraz będę o tym pamiętał, może. Miałem wrażenie, jakby to teraz szło coraz wolniej niż poprzednie razy. Dajmy jeszcze raz. Może teraz to się uda. No, kupiłem sobie po to tą kolę, żeby dla Rando właśnie używać. Nie wiem, czy to leci teraz dużo wolniej, czy co, niż kiedyś. Aby było łatwiej, czym wyższy poziom mamy, tym łatwiej jest wykonać ten silny atak, może? Nie no, po prostu losowe to chyba jest, bo teraz szło na pewno szybciej niż wcześniej. Ciekawe. Uderz go normalnie. Rando jeszcze jakoś się trzyma. Teraz możemy spokojnie mocniejsze ataki wykonywać sobie na luzie. Ty się jeszcze trzymasz, a jednak się już nie trzymasz. 400, nowa jakaś umiejętność. Nie dostaliśmy od niego radość, której nie będę używał, nawet jeśli by nic to nie zmieniło ważnego. To po co tutaj? Ja takich rzeczy nie popieram, żadnej radości. Świat ma być smutny i najgorszy. Hej! Zareagowałem na niego od razu, idąc w lewą stronę, a z lewej strony była przepaść, więc dobrze, że się powstrzymałem w ostatniej chwili. Kolejny potwór, mam nadzieję, że nie jest to jeden z tych, który potrafi nas zamordować. Raczej nie ma tutaj czegoś takiego jak w normalnej grze, że po prostu przeciwnicy potrafią tak zaatakować, że nam postać nie tylko, no, ogłuszają, że leżą i nie walczą, a po prostu ostatecznie mordują całkowicie, że już tracimy ją na zawsze. Nie sądzę, żeby coś takiego tutaj było. Leczyć się potrafisz za 500. Znaczy, wydaje się to trochę taką stratą tury dla ciebie, ale co tam chcesz, może... Nie mogłeś zrobić nic innego, nie mam pojęcia. Nie mam doświadczenia zbyt dużego w być mutantem. Wow! Akurat ostatnim swoim atakiem dałeś radę mnie zabić. Ale zaraz coś się wymyśli, nie żyję. No, zniszczył ich ten mutant, możemy TNT użyć, żeby otworzyć sobie drogę dalej. Rando, czyli uleczyć się tu, uleczę się tu. Nie będę absolutnie oszczędzał przedmiotów żadnych. Dobre perfumy, trzymaj pełne zdrowie. Nie mam żadnej kokoli, więc z tym też wiele nie zdziałam. Chodźmy dalej zwiedzać ten straszny świat i ruszać na zamordowanie tutaj króla w świetnej fryzury czy kogoś. Nie wiem jak się nazywał, ale mogę ci na głowę skoczyć? Nie, mogę! To było bardzo dobre. Bo asasynka z nas niezła się robi. To jest fajne, bo pewnie gdybyśmy normalnie do niego podeszli, to byłaby normalna walka z nim. Weźmy sobie zupy, weźmy sobie zupy, weźmy sobie zupy, weźmy sobie zupy, weźmy sobie... A, jest puste. Serio? Tego się nie spodziewałem. Możesz tutaj buddy przerwę zrobić i do mnie przyjść i tam do sąsiada pójść na górę, żeby przez to stukać w ścianę? Nie możesz. Wolisz świat tutaj podbijać. Okej. No to ten, tutaj ten, jutro sobie dokończymy.
wszystko, cały świat podbijemy.